Panie redaktorze, bardzo proszę nie okupować mikrofonu. Dajmy szansę innym dziennikarzom, bo też kolejna... Chociaż TVN już zadawał pytanie. Czy jest jeszcze jakaś inna redakcja, która chciałaby zadać pytanie? Wypuszcani. Bardzo proszę tutaj, proszę puścić kobietę. Państwo, w TVN mówi się dużo o prawach kobiet, a kobieta stoi za pana plecami. Proszę, puść. Ale pójźmy pu... kobietę, dajmy szansę kobietom. Czy kończymy konferencję? Państwo już nie macie pytań? Bardzo proszę, pójdźmy redakcję. To redakcję, bardzo proszę. Oj, już? Dobra. Już? już. Okej. Okay. Ale to zanim powiemy, to najpierw e, chciałbym się zastanowić, e, jakie w ogóle lubisz życzenia świąteczne? Albo takie po prostu życzenia. No wiesz, no takie, żeby miło było. No tak, mm, smacznej kawusi, <laughs> dobrego dzionka. <laughs> Bo jest jeszcze druga szkoła składania życzeń, na przykład. Bogu, ojcu i synowi, dopiero się są świadomi, dla siebie o nic nie wnoszę. Tylko mu cię proszę. 31 grudnia Andrzej Duda wybrał przemoc, wybrał tę drugą szkołę składania życzeń. Powiedział na przykład tak: Jako prezydent Rzeczypospolitej będę się z całą mocą, zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi uprawnieniami, przeciwstawiał takim działaniom. Dlatego wzywam koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. To powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne. No dobrze, ale o co tu chodzi? Właściwie dlaczego Andrzej Duda w Sylwestra w ten sposób, z takim przekazem, takie życzenia i takie postanowienia składa? No, nie wiem, rządowi Donalda Tuska, ale też Polkom, Polakom, e, chodzi o likwidację TVP. To jest w ogóle ciekawe, bo e, minister Marcin Mastalerek, kilka godzin wcześniej powiedział, że orędzie Andrzeja Dudy będzie takie wychylone w przyszłość, że będzie o najważniejszych sprawach dla Polek i Polaków, m.in. o bezpieczeństwie. No ale tego bezpieczeństwa było tam jak na lekarstwo. E, to orędzie było głównie o. TVP. Tak, o bezpieczeństwie były dosłownie dwa, trzy zdania, że bezpieczeństwo jest ważne, trzeba się zbroić, dbać o to, więc on, prezydent Andrzej Duda będzie współpracował w tej części z rządem i to była ta, jest coś takiego jak kanapka pozytywnego feedbacku i tak, tak układało się to orędzie, że zaczęło się miło właśnie, kochani rodacy, szanowni państwo, ważne jest bezpieczeństwo, miło, zbania, i groźnie, miło i groźnie. Ważne o, jest granic. bezpieczeństwo i Proszę. będę tutaj, jakby tutaj będzie miłość między mną i rządem raczej, więc to jest ten, wiesz, jakby ta bułeczka pierwsza, że miło, słodka, słodka. Potem jest łubu e, dubu, e, o którym zaraz powiemy więcej, a na koniec jest tam szczęśliwego nowego roku, kochajcie się fajnie, papa, pa. Miłości, e, i to jest czyli też. ta bułeczka. No a ta treść, cała ta treść, właśnie ta gorzka piguła e, w tej kanapce pozytywnego feedbacku. To e, była przede wszystkim, zaczęło się tak jak właśnie powiedziałaś, od TVP e, i Andrzej Duda wtedy powiedział, że jako obrońca konstytucji, on się na to nie zgadza, na to przyjęcie w taki sposób, z e, brakiem poszanowania prawa itd., itd., nie będziemy w tej chwili jakoś tam głęboko w to wchodzić, już to omawiałyśmy też w poprzednim odcinku, no w każdym razie Andrzej Duda to tak wyłożył, że co za skandal i tutaj przeszedł właśnie do tych życzeń, że życzę wam, żebyście przestrzegali konstytucji, wy niesforne po prostu dzieciaki i do tego od razu, a pamiętajmy, że on miał za plecami... Portret Lecha Kaczyńskiego, więc tam wszystko mm. po prostu było e, znaczące w tym kadrze. Mm. Tak, scenografię ktoś bardzo dokładnie ustawił. Tak, i on powiedział, jeszcze dodał, że dochodzą do niego słuchy, że tutaj ta koalicja rządowa będzie próbowała przy pomocy uchwał różne rzeczy robić. Jak wiemy, mieliśmy już na przykład uchwałę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Szykuje się też uchwała dotycząca sędziów-dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Może też czegoś więcej, to jeszcze nie jest pewne. No więc on już zapowiedział, że nie, nie ze mną te numery, więc ani TVP nie akceptuje, ani żadnych jakiś takich innych zmian w sądownictwie przede wszystkim, tak, no bo wiemy, że to jest ta jego e, drażliwa, e, drażliwy punkt, on się strasznie denerwuje o te wszystkie e, wzruszania, powołań sędziowskich i tak dalej, no bo wiadomo, że to on ich e, powołuje, więc on już zapowiada, że tu nie będzie mojej zgody, e, o ile w bezpieczeństwie to się jakoś dogadamy dla dobra Polski, to tutaj szykują, szykuje się z, przeprawa ze mną dla was. I to jest ten właśnie, to zwrócenie się do rządu Donalda Tuska i właśnie ten Lech Kaczyński, którego on też wywołał i wywołał Tuska w tym orędziu, mówiąc, że wy mieliście ciężko z Lechem Kaczyńskim i ze mną też będziecie mieć ciężko. Tak mhm. to odczytałam. To dwie rzeczy bym do tego dodała. Jedną to ten Lech Kaczyński tutaj, Andrzej Duda, jak pamiętamy, ja pamiętam, jak zaczynał swoją kampanię wyborczą w 2015 roku, to przedstawiał siebie jako spadkobiercę Lecha Kaczyńskiego. Tam też portret Lecha Kaczyńskiego pojawiał się na konwencjach Andrzeja Dudy i teraz mam wrażenie, że bardzo, bardzo do tego wraca i przedstawia siebie jako takiego spadkobiercę dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, ale też moim zdaniem buduje od razu siebie jako, czy próbuje jako przywódcę po prostu obozu konserwatywno-prawicowego, który nazywa zresztą obozem patriotycznym. No a druga rzecz to jest ten Donald Tusk, bo tam padło to, że Andrzej Duda przypomina sobie, jak był ministrem u Lecha Kaczyńskiego za czasów rządu Donalda Tuska, więc to było też takie powiedzenie, o ja cię Tusku znam, Wiem, co ty będziesz robił, wiem, że będziesz robił źle i ja się na to przygotowuję. Zresztą y, powiedział Andrzej Duda, y, jestem przygotowany, że rząd takiej współpracy nie będzie chciał. Więc to hmm. nie jest tak, że to Andrzej Duda coś tam nie będzie czegoś robił, tylko po prostu wie, że, y, że to Tusk nie będzie z nim współpracował. Mm -hmm. No właśnie, bo to orędzie dudy i to, że tam naprawdę z tych pięciu i pół minuty dwie minuty zostały poświęcone w ogóle na mówienie tylko o TVP, już nawet nie wspominam o tym właśnie, że jaka tam kolejna współpraca w kolejnych innych aspektach będzie ciężka. No właśnie, bo to orędzie pojawia się w dosyć specyficznym momencie. Kto tu kogo ograł w tej sytuacji TVP? Bo tutaj trzeba jednak się cofnąć o tych kilka dni wcześniej, bo tam doszło do po prostu jakiejś takiej rozgrywki, gdzie każdy rzucał po kolei kolejne karty i zrobiło się potworne zamieszanie. Mm. Ale zaraz ocenimy, kto, kto, kto wyszedł z tarczą, a kto natarczy. Więc e, za, zaraz przed świętami e, Andrzej Duda zapowiedział, że e, zawetuje i zrobił to ustawę około budżetową, w której znalazły się 3 miliardy na media publiczne. No więc e, sytuacja wyglądała tak, że Andrzej Duda wychodzi i mówi. No nie, w taki sposób, w jaki te media zostały przejęte przez nową, przez nową ekipę. Ja się na to nie zgadzam, więc nie ma mojej zgody na to, żeby, żeby jeszcze gratyfikować łamanie prawa. No więc powiedział, że ja to zawetuję, złożę zaraz nową ustawę około budżetową, bo pamiętajmy, że tam były zapisane podwyżki dla sfery budżetowej, dla nauczycieli, i niech się zbierze Sejm jeszcze zaraz przed, przed Sylwestrem, niech on, to, niech on to zaakceptuje i wtedy jesteśmy w domu. No więc oczywiście na to się koalicja rządowa nie zgodziła. E, przygotowali swoją ustawę około budżetową, e, gdzie nie zapisali tych 3 miliardów e, dla TVP e, i wykorzystali to jako no właśnie pretekst, nie, prete, nie pretekst. Jak to nazwać, to już jakby trochę zależy od interpretacji. No w każdym razie e, wykonali wtedy kolejny ruch w tej sekwencji, właśnie ruchów z powoływaniem nowych. E, zarządów antyzarządów i jak to później wychodziło o tym pięknie powiedziała Danuta Holecka w telewizji Republika nazywając to prezentem to prezent od Donalda Tuska dla widzów telewizji polskiej na święta po świętach kolejny prezent. Pułkownik Sienkiewicz ogłosił likwidację telewizji polskiej, polskiego radia i polskiej agencji prasowej. No dobrze, to Danuta Holecka pięknie tutaj powiedziała o likwidacji, czyli prezencie od, od ministra Sienkiewicza, którego nazywa pułkownikiem, nie tylko ona, ale o co chodzi? O co chodzi z tą likwidacją? Bo to nie jest tak, że Telewizja Polska czy polskie radio przestały działać, nadawać. E, ta likwidacja no, na czym polega w sensie prawnym? Jak długo to będzie trwało? Mm -hmm. Czy to jest tak, że to e, ktoś coś tu zamknął? Jakie to ma konsekwencje też dla działania okay, tych więc, instytucji? Więc od, razu, od razu w tym komunikacie, tym pierwszym komunikacie o tym, że w związku z decyzją Andrzeja Dudy, że nie będzie tych miliardów na TVP, że w takim razie. Minister Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek medialnych. Tam było zaznaczone, że ten stan likwidacji można w każdym, w każdym momencie odwołać. No więc zazwyczaj likwidacja służy rzeczywiście do tego, żeby jakąś spółkę wygasić, jej działalność, nie? i po prostu zrobić to z jak najmniejszymi szkodami, ale też no, może to służyć do takiej głębokiej restrukturyzacji. No bo też jest tak, że w trakcie likwidacji to nie jest wcale jakieś niespodziewane, że po głębokim zrestrukturyzowaniu z powrotem zaczynają funkcjonować na normalnych zasadach takie spółki. I też ten scenariusz z likwidacją. Był jednym z takich scenariuszy, jak, jak odbić z rąk właśnie po prostu nominatów pisowych, pisowskich. Nie wiem, jak, jak ująć się to inaczej, był jednym z takich krążących wcześniej scenariuszy. Bo to, tutaj jakby nie ma takich wątpliwości prawnych, tak, bo to jest po prostu zupełnie oczywiste, było od początku, że minister będzie mógł podjąć taką decyzję, jako właśnie e, wykonując prawa z akcji. E, I wtedy, po, wtedy on zawiesza ten zarząd, jest ten likwidator, skoro jest postawiony w ten, stan likwidacji, ten likwidator zarządza wtedy spółką, i do takiej sytuacji teraz doszło. E, no i właśnie to oznacza, E, w ogóle zamysł jest taki, że, ten, że ta likwidacja, e, oczywiście nikt z polityków nie mówi tego wprost, to są po prostu jakby dosyć oczywiste domysły, tak bym to ujęła, że ten, ten czas e, to jest czas na dopóki. Nie powstanie nowa ustawa medialna, która będzie regulować, jak w ogóle wygląda powoływanie zarządów. E, mm, no, a nie powstanie taka ustawa, dopóki mają nad głową Andrzeja Dudę, który no, będzie chciał na pewno jak najwięcej e, wpływów dla swojego środowiska politycznego zachować. Więc e, Prawdopodobnie to taki czas, no, przynajmniej do tych wyborów prezydenckich, jeżeli zostaną wygrane przez, przez jakiegoś kandydata albo kandydatkę z nowej koalicji rządowej. Więc i mhm, w tym czyli czasie. Chodzi o to, żeby mieć czas na porządki. Czas na porządki. E, I na przygotowanie daje, podstawy tak, dla Co daje taka likwidacja, ten w ogóle ten proces? No więc, jeżeli spółka jest w likwidacji, to też łatwiej się porządkuje tam pewne sprawy. E, wiadomo, że nowa koalicja chce trochę wyczyścić kadry, mówiąc nieładnie. tak że takie osoby, które są skompromitowane, nie nadają się już tam do pracy, bo po prostu za bardzo były zaangażowane, były twarzami tej propagandy, no to chcą je zwolnić i stan mhm. likwidacji też ułatwia takie rzeczy. Tam są włączone wtedy różne przepisy do, z kodeksu pracy, takie, które blokują zwolnienie prac, pracowników na przykład w wieku przedemerytalnym, albo, albo na przykład, że nie trzeba wtedy związków zawodowych powiadamiać albo na przykład nie da się uciec przed zwolnieniem na L4, co jest no, taką bardzo powszechną praktyką, więc mhm. to też ułatwia czyli dużo rzeczy. Co prawda Danuta Holecka, Michał Rachoń sami sobie poszli, ale, ale inni zostali tak, tak. i to jest, i to jest jeden aspekt likwidacji. Czyli to, taki, to z tych pracowniczych taki... rzeczy tylko dorzucę mhm. Cezary Gmes, który ogłosił siebie korespondentem w likwidacji. Piękne piękne, 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 piękne określenie. Więc to jest, je, to jest jeden z tych aspektów, co daje taka likwidacja yy, no, ekipie, która likwiduje, tak, tak bym to określiła. Drugi aspekt to jest to, że no jak wiecie, zrobiło się straszne zamieszanie z tym, kto tam właściwie rządzi, bo zaczę zaczęło się od tego, że 19 19 grudnia minister Sienkiewicz, jak pamiętacie, wydał tę uchwałę o, tych, o, o odwołaniu zarządów i rad nadzorczych. On powołał nowe rady nadzorcze, które powołały z kolei nowych prezesów. To było zupełnie od A do Z podważane przez Zjednoczoną prawicę oni. Zaraz... Zemła z teczką <noise> pamiętam. <noise> tak, tak. tak. Kilka dni potem ta jeszcze stara, odwołana rada nadzorcza powołała nowego prezesa, a jeszcze kilka dni później, chyba 26 grudnia, Rada Mediów Narodowych powołała na stanowisko prezesa Michała Adamczyka. I, to się, I tu się zrobiła niebezpieczna sytuacja. Bo teraz wszystko wisiało na tym, co postanowi referendarz w sądzie rejestrowym. Tam jakby ta sprawa się przeciąga, w, te, w tym momencie, w którym my nagrywamy ten odcinek, nadal te wnioski są ujawnione, że one wpłynęły, ale tam nawet referendarz nie jest wyznaczony, więc nie wiadomo, jaką on decyzję podejmie, kto jego zdaniem będzie wpisany jako ten, wiecie, prawo, prawomocny, po prostu prezes. No mm -hmm. bo no wyobrażam marze... sobie tę osobę, która ma. No ma jeden ma... wniosek, drugi, drugi wniosek, wniosek, trzeci tu wniosek. Tu ma ustawę sto, na podstawie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, tak? która sobie powołała kogoś. Tu z drugiej strony ma tę decyzję pre, 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 ministra Sienkiewicza, który się powołuje na kodeks spółek handlowych. Jeden prawnik powie tak, drugi prawnik powie inaczej, nie? że tutaj jest duże pole do popisu dla tego referendarza, żeby podjął jakąś decyzję i coś wybrał. No a z kolei właśnie takie postawienie, postawienie tej karty likwidator. Miało w zamyśle przeciąć ten spór. No i tutaj jest kolejne, kolejna wątpliwość: no bo jeden prawnik powie tak, drugi powie inaczej. Część prawników mówi, że tak, jak oni ustanowili tego likwidatora, to spór jest przecięty i nieważne, czy to był Adamczyk, czy Sygut, kto tam kogo powołał jako prezesa. Tu już teraz likwidator się tylko liczy, a tamte będą pewnie umorzone, tamte postępowania, mm -hmm. ale są to prawnicy, to jest, to jest joker. Wyciągnięcie z tego likwidator to jest było po prostu ten joker, którego wyłożyli mm -hmm. w tych kartach. No ale są też prawnicy i prawniczki, którzy uważają, hola, hola, że to jest tylko kolejna warstwa tej po prostu zamieszania sądowego, bo tak naprawdę ten sąd rejestrowy, jak dostaje tego jokera, to on i tak musi postanowić, no dobrze, ale tego 27 grudnia, kiedy została ta, podjęta ta uchwała o likwidacji. To kto właściwie był tym prezesem? I będzie musiał tak czy siak ustalić, czy był to, e, czy był to właśnie ten powołany przez ministra, po, ten powołany przez Radę Nadzorczą, czy ten powołany przez Radę Mediów Narodowych, że i tak będzie to rozważał. Nie wiemy, jak to się skończy jeszcze. Na pewno będziemy Wam o tym opowiadać w kolejnych odcinkach. W każdym razie to, wiecie, to zamieszanie sądowe i ta jakby niepewność, co tutaj się wydarzy, nadal gdzieś e, istnieje i gdzieś krąży. Ale na pewno jest tak, że. Koalicja rządowa, wychodząc z tym nowym krokiem, że trochę czekała na coś takiego, żeby móc, właśnie jakby, położyć jeszcze raz tę kartę, no bo gdzieś tam ja też tak od, odczytuję, że tak naprawdę im większe jest zamieszanie prawne, im dłużej może trwać rozwikływanie tej sprawy, tym oni mają więcej czasu na to, żeby odbić całe to TVP, rozsiąść się tam, już przyklepać, tak wiecie, formalnie, faktycznie, kto będzie miał tę władzę. I rzeczywiście teraz już jest tak, Mamy co 3, 4 grudnia, że te wszystkie dyżury, okupowanie przez polityków pis, siedzib, spółek medialnych, tam już coraz, coraz jakby bardziej nie mrawe to się wszystko dzieje. Oni w tym momencie już te swoje takie słynne dyżury prowadzą tylko w budynku na placu Pos powstańców śląskich. I, i, i tyle. Mhm. I, to ja się nie zgodzę z Tobą, no. że to jest wszystko coraz Zresztą. bardziej niemrawe. Ale zanim powiem, dlaczego się nie zgadzam, to dodam, że ten ruch z likwidacją dla wielu osób był, nawet jeśli to jest skomplikowane i są te wszystkie argumenty prawne, mm -hmm. o których mówiłaś, to dla wielu osób on jest jakoś dużo bardziej czysty, dużo bardziej zrozumiały. Też dlatego, że został przetestowany, że pojawiał się w tych wcześniejszych opowieściach, jak to zrobić. Choćby Adrian Sandberg powiedział poprzedniego tego ruchu z wejściem do rad nadzorczych, z wejściem do TVP nie rozumiałem. Teraz dla mnie to hmm. jest spoko, to jest czyste. On nie był jedyny. Natomiast dlaczego powiedziałam, że, że to nie jest tak, że mm, no, że, oni się, że Prawo i Sprawiedliwość się wycofuje, zabiera z telewizji. Bo poza tą warstwą prawną, o której mówiłaś, jest cała warstwa polityczna, którą PiS na tym nabudowuje. Yy, I no, myślę, że to jest dla PiSu taki bardzo ważny, właściwie no, zasadniczy moment, ten początek, koń, czy prze, przełom roku 2023-2024, kiedy PiS próbuje. Po przegranych wyborach siebie odbudować i zbudować raz, że swoją legendę, a dwa, że poparcie społeczne i znaleźć jakąś społeczną energię. W ogóle, na której mógłby popłynąć i na której, na której mógłby pojechać do wyborów samorządowych, które będą e, za kilka miesięcy. E, I jedna rzecz to jest ta cała taka opowieść o cenzurze, o tym, że nowa propaganda się buduje, że e, no, Prawo i Sprawiedliwość przejęło hasło wolne media. E, I teraz mamy dokładnie lustrzane odbicie. Wobec tego, co było przez kilka poprzednich lat, ze strony I no, tej też, takiej antypisowskiej. I też super, wykorzystują tę taką nomenklaturę, która się wytwarzała po stronie dotychczasowej opozycji przez lata, więc tam używają określeń typu neozarząd, e, neo TVBI. Tak. Tak, dokładnie. E, no, też to, o czym mówiłyśmy przy okazji prezydenta Dudy: obrona demokracji, ja tu będę bronił konstytucji, e, naruszane są zasady. Państwa prawa, to też się ciągle pojawia. No więc taka jedna rzecz, że to oni bronią zasad, to oni bronią prawa, ponieważ są te wszystkie wątpliwości prawne, no to jakoś to, 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 to napędza. W druga rzecz to jest ta narracja, która pojawia się w mediach około pisowskich, u Braci Karnowskich chociażby, czy w Tygodniku do Rzeczy, gdzie już piszą, że E, Marek Pyza w Tygodniku Sieci pisze o rządach gangsterów czas, by wszyscy Polacy zrozumieli, że w polskiej polityce nie ma większego zamordysty niż Donald Tusk i nazywa Tuska współczesnym Jaruzelem. To jest takie w ogóle przedstawienie Tuska jako takiego politycznego monstrum. No i to jest takie bardzo mocne wejście jest... w podobną narrację, jaka była w kampanii wyborczej. Tak, ale też mam wrażenie, że w ogóle prawica ma no, takie predylekcje do po prostu takiego wyolbrzymiania, tak? że jak ktoś popiera in vitro to jest Herod, morderca tak. dzieci w azocie, e, albo na przykład te wszystkie opowieści, e, nie wiem, że platforma do górników strzelała, że po prostu jakaś akcja widelec, że prześladowano patriotów, e, którzy byli kibicami, tak? którzy <laughs> jakieś tam chuligańskie czyny popełniali. Ale Ale, ale, należe, ale, ale, że, ze, ale że ze wszystkich jakichś takich e, małych rzeczy robiono nagle po prostu... Zamordyzm, koniec świata i, i po prostu dyktaturę. Mm -hmm. Tak. To, to, to absolutnie teraz Prawo i Sprawiedliwość szuka cegieł do budowania takiego zamku, budynku dyktatorskiego dla Donalda Tuska. Ale też, co jest bardzo ciekawe, Jarosław Kaczyński powiedział, że w, tym, w tej swojej wypowiedzi, której nie puściła polska agencja prasowa i natychmiast były okrzyki cenzura, cenzura, cenzura. a papę, redakcja papu potem tłumaczyła, że tam nie było nic nowego. Oni nie będą teraz puszczać każdej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, jeśli po Ale to prostu było tak, powtarza, że, że on się zgłosił to... do, do nich, tak? Tak, że... tak. Macie, proszę puścić moją proszę wypowiedź. wypowiedź. Ale tam jedna ciekawa rzecz była rzeczywiście w tej wypowiedzi, bo Jarosław Kaczyński powiedział, że oferuje pomoc prawną każdemu, kto zostanie zaatakowany przez Donalda Tuska. I to znowu jest coś, o czym mówiłyśmy, co już się działo wcześniej, na czym też budowała się jakoś strona poprzednia opozycyjna, że są osoby poszkodowane były przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, którym. No, była oferowana pomoc prawna. Tak, tak. Ale... Ta pomoc pro bono była szalenie rozwinięta i na przykład właśnie osoby, y, które się zajmowały i takimi sprawami praworządnościowymi, dotyczącymi, no właśnie, takich instytucjonalnych kwestii, to też działały właśnie przez to, że pomagały na przykład, nie wiem, osobom, które były zatrzymywane przez policję, czy jakoś tam nachodzone, za różne mm -hmm. strajki, angażowanie się, czy na przykład, nie wiem, w różnych takich postępowaniach dotyczących naruszenia. Dóbr osobistych w przypadku, nie wiem, osób LGBT i tak dalej, że to rzeczywiście było tak napędzane, że wszyscy razem teraz musimy się trzymać blisko, pomagać sobie przeciwko opresyjnej władzy. I tak, oni to no kopiują. Więc, dokładnie, moim zdaniem to kopiują i próbują skorzystać z takiej narzędziowni już przygotowanej przez te 8 lat przez poprzednią opozycję. I jeszcze jedna rzecz ostatnia, to jest w ogóle takie wykorzystanie energii społecznej. To, co widzieliśmy w ostatnich latach, no to było jakiś tak takie nieusamowite uaktywnienie się społeczeństwa obywatelskiego i e, no też te marsze, które organizował e, Donald Tusk, które okazały się e, ku zaskoczeniu wielu, mojemu też, e, no tak, wielkim sukcesem. I moim sztuły... zdaniem PiS właśnie próbuje teraz znaleźć sobie coś takiego, żeby... Znowu zobaczyć poczuć ludzi przy sobie. Nie ludzi tych, hmm. którzy biorą 500 plus i dzięki temu wyjeżdżają na wakacje, na przykład, tylko ludzi, którzy są na ulicach i którzy są gotowi zakrzyknąć, no właśnie, że są za prawami i sprawiedliwością. Mnie, I po to jest 11 stycznia. No właśnie, dla mnie, i marsz, jest, Polaków. dla mnie to jest wielka zagadka, co się wydarzy tego 11 stycznia. Czy to będzie duży marsz, czy mały marsz, czy ktoś tam przyjdzie oprócz klubów gazety polskiej, które są, stawiają się na każde wezwanie, wiadomo, bo oni mają jakby te swoje sieci takie dobrze rozwinięte. I kto w ogóle protestuje przed tymi siedzibami różnymi TVP, bo to nie są jakieś straszne tłumy, no, delikatnie, nie, mówiąc. delikatnie. mówiąc. E, więc, a druga rzecz, jeżeli chodzi właśnie o tą taką narrację, że tutaj cenzura, zamordyzm, trzeba bronić naszej telewizji, Telewizji. No to też takim znowu kolejnym jokerem trochę było, była odpowiedź na interwencję poselską Dariusza Jońskiego. On wystąpił z pytaniami do likwidatora TVP, do Daniela Gorgosza, z pytaniem: A ile właściwie? Ile zarabiają to osoby, w imieniu których jakby, <noise> wszyscy, wycho wszyscy wychodzą? No jest, jest ta walka, tak? Tam w imieniu których Jarosław Kaczyński, Kaczyński spędza noce tak, w tak. papie. I tam, tam dotyczyło to nie, nie jakby konkretnych dziennikarzy, tylko konkretnie ludzi, którzy, którzy zajmują zarządcze stanowiska w telewizyjnej agencji informacyjnej, czyli taki konkretny bardzo pion. No i nagle się okazało, mm -hmm. że Michał Adamczyk prawie półtora miliona w 2023 i to też nie za cały rok, pamiętajmy, bo od on od kwietnia objął, do grudnia. E, tak, w sensie za cały rok jakby ze wszystkich różnych mm. umów, ale jakby ta największa e, kwota, którą właśnie dostał za, za bycie dyrektorem TAI, no to jest od kwietnia do grudnia. Mm. E, Jarosław Olechowski, polecamy też nasz tak, odcinek. E, od bohater, i jego, podróżnik. Bohater, oj, I e, miłośnik złotych ciżemek e, i czapeczek Armani e, i więc on też około półtora miliona zgarnął, mm. a przypominamy, że już nie pracuje w TVP od kwietnia chyba, więc e, porządnie, Jezu, porządnie. Tak, e, tak, tak. to już e, wiemy za co ten No i tam kolejne jakieś osoby, weneckie. Marcin Tulicki czy Samuel Pereira, oni poszkodowani są. Kilka miliona tak, coś tak. Samuel Pereira, e, więc po prostu na waciki. E, no tak, ale właśnie to to. Ta informacja wbiła się klinem, narracyjnie to było bardzo dobrze rozegrane, tak że tutaj walka trwa, po prostu solidarycą pisane TVP, o rejtanie, jak to trzeba bronić, po prostu, no wiecie, wszystkie takie najbardziej wzniosłe porównania, a tutaj nagle, pam, bronimy milionerów z TVP, którzy zarabiają nierynkowo, były porównania, ile ich odpowiednicy w BBC zarabiają tak naprawdę, więc... No myślę, że to miało też wpływ na drugą stronę, tą niepisowską, bo jeśli ktoś miał wątpliwości, czy tam ten Sienkiewicz to może za ostro i może ten Piotr Zemuła z tą teczką to niekoniecznie powinien się pojawić na Woronicza, no to po zobaczeniu tego stwierdził no nie, jednak no powinien. A ten tweet Dariusza Jońskiego e, był najpopularniejszym tweetem 2023 roku. On się rozchodził w szalenie. Ja pamiętam ten dzień, jak to zostało opublikowane jakoś po południu i po prostu... W ten sposób wyglądam z wszystkie te wykresy. Pierwszego dnia to już miało tam chyba, nie wiem, ze 2 miliony albo trzy zasięgu. No więc pytanie, czy przypadkiem właśnie. Takie wkroczenie realnego, o co tu naprawdę jest rozgrywka? No bo wiecie, też wielokrotnie o tym rozmawiałyśmy, że nawet wyborcy PiS widzą, co to była za telewizja. I oni też oprócz takiego bardzo twardego elektoratu, który nie jest nawet tym 30-procentowym, tylko dużo mniejszym, typu 20%, który rzeczywiście po prostu nabożnie oglądał i słuchał, jaki wspaniały był PiS, a wszyscy inni to po prostu agenci. To jednak no, duża część z tych ludzi miała, miała taki ogląd, no, że to jest po prostu tempa propaganda, ale my ją przymykamy na to oko, bo PiS daje nam coś tam innego. No więc pytanie, czy oni się zbudują na tym, plus jeszcze jest to właśnie takie już czarno na białym pokazywanie, czego tutaj się broni, tak? więc propagandy mm -hmm. plus bardzo wysokich zarobków naszej nowej elity. Jaki tutaj jest potencjał mm. na budowanie się mm -hmm. Twoim zdaniem? To, to ja w kontrze bym zadała pytanie, czy nie jest tak, że jednak ludzie uważają, że zawsze ci ludzie w telewizjach, to po prostu wiadomo luksus spływanie złotem. I e, naprawdę no, mówiąc, jak podpatrzymy na niektóre gwiazdy TVN-u, to też widzimy drogie torebki i drogie ubrania, nie wytykając palcami? Ja bym się zastanowiła raczej, czy te osoby, o których mówisz, wyborcy i Prawa i Sprawiedliwości, czy oni się odnajdą w tym nowym TVP. Jeśli zobaczą, że ta nowa telewizja jest kompletnie nie dla nich i poczują się tacy osamotnieni komunikacyjnie, że nagle stracili coś, co jakoś tam odpowiadało na ich potrzeby i było im bliskie. I nie mówię, że wiadomości odpowiadały na ich potrzeby, tylko szerzej, mhm. różne inne programy. No to myślę, że wtedy mogą... Myśleć, że coś jest niehalo. A jeśli okaże się, że jakaś część programów, takich bardziej społecznych, historycznych, że ta publicystyka będzie robiona też w jakiś taki sposób spokojny i chodzi choćby o tempo mówienia, które mm -hmm. jest inne w TVP niż w innych telewizjach, no to być może jest tak, że rzeczywiście. Tutaj Jarosław Kaczyński przestrzeli. Ale na razie bym stawiała znak zapytania mm. nad tym, co się Zresztą będzie działo. My w poprzednim odcinku w Politycznym Plusie, e, który jest dla osób wspierających Okopres, omawiałyśmy, jak wyglądały te pierwsze wydania. E, Przepraszam, wrócił 19.30. <laughs> mm -hmm. e, I jak na razie to wygląda tak, że rzeczywiście ta nowa ekipa. Ostrożnie i w taki wyważony sposób podchodzi do tego, że zdają sobie sprawę z tego, że muszą utrzymać jednak tych widzów, żeby, żeby to miało ręce i mm -hmm. nogi, tak, żeby nie, nie zrobić, nie wiem, tv u tak? tylko mm -hmm. żeby to było coś takiego pomiędzy, gdzieś, coś, w czym się odnajdzie ten dotychczasowy widz tej telewizji. Mm -hmm. I jeszcze jedna rzecz, chyba ode mnie ostatnia, że przed wyborami mówiło się dużo o tym, badacze różni, spraw społecznych. Mówiąc ogólnie, mówili, że jest duża grupa osób w Polsce, które oczekują spokoju, jakiejś takiej większej łagodności, konsensusu, wyciszenia konfliktów i tak Dosyć dalej. Dosyć sporów i do przodu. <gry> tak. W ostatnich dniach tego kompletnie nie widać. Właśnie te wyniki wszystkich informacji związanych z TVP, jakieś takie ogromne nagrzanie emocji społecznych pokazuje, że jednak konflikt cały czas jest czymś, co bardzo bardzo przyciąga. No i pytanie, czy to jest tak, że to znowu taki jednorazowy wystrzał, mm. i, i tutaj, e, no, jak e, słyszałam od. E, od jednego z badaczy, że Donald Tusk spełnił swoją obietnicę, najważniejszą obietnicę, zlikwidował TVP i teraz już będzie spokój? Czy, no, czy nie? Czy, czy rzeczywiście żyjemy już w takim świecie, że ten konflikt jest, no musi być nieustannie nakręcany też przez media społecznościowe i Jarosław Kaczyński to wie i po prostu będzie tym grał i, no, i gdzieś tam kiedyś na tym wygra jeszcze gdzieś tak na marginesie całej tej historii wokół TVP i wokół wetowania ustawy około budżetowej budżetowej przez Andrzeja Dudę e, pewnie o tym słyszeliście słyszałyście e, krąży taka historia że zaraz pod pretekstem właśnie uchwalania budżetu, już tego właściwego, Andrzej Duda ma taki sprytny plan, który mu podyktował Jarosław Kaczyński do uszka, żeby po prostu wysadzić w powietrze rząd Donalda Tuska i rozpisać nowe wybory. No i się skończy. I się skończy. Było I to TV... od października tak. i potrwa parę miesięcy. I tak jak jest opisywany w niektórych mediach ten plan, to on polega na tym, że bo to, co wetował teraz, to była ustawa około budżetowa, czyli taka pomocnicza. Do 29 stycznia Andrzej Duda musi dostać na biurko do podpisu ustawę budżetową, bo jeżeli by tego nie dostał, no to wtedy ma, zgodnie z artykułem 225 Konstytucji, w ciągu 14 dni mógłby zarządzić skrócenie kadencji Sejmu i wtedy nowe wybory. No więc e, dostanie tę ustawę. To wiemy wszyscy, no po prostu choćby tam po prostu się waliło, paliło, to, to, to rząd to złoży, no bo nikt nie chce takiego scenariusza. No ale jest inna możliwość dla Andrzeja Dudy. On nie może zawetować takiego budżetu, e, ale może odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj e, była taka teoria, że on wtedy, gdyby były tam zapisane znowu jakieś pieniądze dla TVP, ale prawdopodobnie nie będzie e, z tego, co widać, no to była teoria, że on wtedy powie, no jak to tu, konstytucja i tak dalej i wtedy to wyśle do TK, eee, a TK wtedy, um, wtedy orzeknie, ma dwa miesiące na orzeczenie, czy jest zgodny, czy niezgodny z konstytucją i wtedy Andrzej Duda, tak jak te różne publikacje mówią, że tutaj jest luka w prawie eee, i że Andrzej Duda wtedy wykorzysta to jako, jako pretekst do tego, żeby, żeby skrócić kadencję Sejmu, nie nie, jeszcze raz. Nie, nie ma Jak luki to? w prawie. Nie, nie ma luki w prawie? Nie ma luki w prawie. Po prostu nie może wykorzystać przepisu. E on może skrócić tę kadencję Sejmu tylko jeżeli by nie dostał tej ustawy. Jeżeli nawet Trybunał by orzekł, że jest niezgodna z konstytucją ta ustawa budżetowa, no to rząd musi ją poprawić tak zgodnie z tymi wskazówkami, ale do tamtej pory pracuje cały czas na projekcie budżetu, tak jak teraz. W tym momencie pracujemy też na projekcie budżetu, bo nie jest uchwalony jeszcze budżet i to jest jakby zupełnie normalna sytuacja. Regularnie to się dzieje, więc no, nie ma takiej możliwości prawnej. I ja wiem, że różne rzeczy bezprawnie można też robić, no ale zrobienie czegoś takiego i takie siłowe po prostu rozpisanie, skrócenie kadencji Sejmu, to byłby po prostu zamach stanu. No i tutaj wchodzimy już w takie political fiction, czy teraz Andrzej Duda wyjdzie, zrobi zamach stanu, wjedzie potem jeszcze, powie, żeby wojsko wyszło mm. na ulicę, Kaczyński wyjdzie na Mównicę i dojdzie do przesilenia. No wiecie, że jakby tu już naprawdę wchodzimy w taką sferę, Wow, a co, i co dalej? A no druga właśnie, rzecz, i, a, druga i, rzecz ta, a druga rzecz ta polityczna, no to wyobraźmy sobie, nawet, gdyby były rozpisane mhm. teraz nowe wybory. To jakby sobie Twoim zdaniem PIS poradził w tych wyborach, w takich okolicznościach? No właśnie, no wydaje mi się, że ci, którzy pis piszą takie scenariusze, trochę nie zadają sobie tego pytania, e, czemu w następnym kroku miałoby to służyć. Bo rozumiem, że w pierwszym no, wprowadzeniu chaosu, jakiemuś skompromitowaniu Donalda Tuska i trochę takiemu od wzięciu odwetu na, e, na tej obecnej koalicji 15 października, e, no niby wygraliście, ale pokażemy Wam, że tak naprawdę wcale nie wygraliście. No ale co potem? My mamy na horyzoncie kampanię wyborczą do wyborów samorządowych, która jest dla wszystkich partii niesamowicie wyczerpująca, angażuje wszystkich ludzko i finansowo. To jest, to jest najtrudniejsza kampania dla partii. No a potem mamy kampanię do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku, w tym samym półroczu. No i co jeszcze dołożyć kampanię parlamentarną? W momencie, w którym prawo i sprawiedliwość jest odcięte od na przykład budżetu, kap prm rezerwy budżetowej, a wiemy, że oni we wszystkich tych kampaniach w ostatnich 8 latach to po prostu make it rain sobie wydawali pieniądze, jakby oprócz po, na, niby na promowanie jakichś tam rządowych rzeczy, no wiadomo, że chodziło po prostu o takie bokiem wydawanie sobie na kampanię e, wyborczą. Pieniędzy. No i odcięte od głównego i, I oni tego nie informacji. mają. I nie wiem, suwerenna Polska nie ma Funduszu Sprawiedliwości, żeby sobie tam kupować termomiks, nie wiem, koło kołom gospodyń wiejskich, no po prostu nie, ma, nie mają całego, całego tego zaplecza, nie mają właśnie TVP. No, nikt nie powie, że są najpiękniejsi, najskuteczniejsi, tak. I najbardziej patriotyczni. Z czym oni się mieliby porywać w tym momencie? To mm -hmm. jest jakieś absolutnie, absolutnie nieracjonalne. Więc jeżeli ktoś chce wierzyć w takie teorie, no to już z tym nic nie można zrobić, ale no jest to zupełnie nieprawdopodobny scenariusz. Wielkie dzięki, że z nami byłyście i byliście. To nie jest jeszcze koniec tego programu. Jeszcze mamy do omówienia kilka spraw. Przede wszystkim jest to omówienie. Telewizji Republika, jak nowej TVP. Nowej, TVP, nowej, nowej TVP. lepszej TVP. TVP. E, więc my to omawiamy w takiej specjalnej grupie o nazwie Twoja okolica, gdzie wstęp mają osoby wspierające Okopres. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, to w opisie odcinka znajdziecie całą instrukcję. A tymczasem należy do zobaczenia za tydzień, do usłyszenia. O 18.00. Cześć!